Halo. Siema. Cześć. Długo nas nie było, ale wiesz co, po komentarzach widziałem, że ludzie trochę tęsknili. To nas bardzo cieszy, że pisaliście, gdzie jesteście, co robicie i tak dalej. Słuchajcie, roboty jest w opór. No, przynajmniej w mojej działce, którą ja się zajmuję, czyli strzelaniem, nagle się okazało, że broń jednak nie jest taka B. Znaczy może jest trochę B, ale lepiej by było, warto umieć się obsłużyć. Wtedy jest sacy. No właśnie, więc wtedy się okazuje, że ta broń jednak jest potrzebna. Czy jest potrzebna, czy nie jest potrzebna? Dużo dyskusji na ten temat w internecie. My się odniesiemy też i do tego. Ale tak jak mówiliśmy w którymś z poprzednich naszych filmów, to, że my sobie tam jakąś logikę przyjmiemy, że broni nie będziemy mieć jako państwo, to się okazuje, że nasz sąsiad jakoś inaczej to wszystko postrzega i w sumie nie trafia do niego. Jeden z odcinków. Tak, nie trafia do niego to, więc ja zawodowo, powiem ci szczerze, no się pewnie domyślasz. No wszystkie strzelnice przeżywają oblężenie. Renesans. Tak. Na wszystkich obiektach dużo roboty, u mnie tak samo, w początkowym okresie wielu ludzi z Ukrainy do mnie przyjeżdżało, którzy później wyjeżdżali tam do siebie walczyć, bo okazuje się, że u nich też to było trochę zaniedbane, więc tam próbowałem ich jakoś przygotować. Sporo z nich pojechało, teraz naszych tutaj obywateli też jest sporo, całkiem sporo, naprawdę i dzieciaki przyprowadzają i no, jest co robić. Co u Ciebie, bracie? No co, nie było długo? No też nie było, no bo okazało się, że jednak jakieś tam, wiem, prywatną firmę, jak wiesz, prowadzę, dostałem zlecenie za granicą, no i trochę siedziałem za granicą, trochę się pracowałem, że się tak wyrażę. No książkę jedną, zresztą zaraz o tym porozmawiamy. O książkach będziesz opowiadał. Opowiadać będę. No i a teraz jak już wróciłem, no to nadrabiam zaległości w pisaniu książek, bo we wrześniu wychodzi kolejna z moich książek, a terminy mnie gonią, a jeszcze jej nie skończyłem. Więc dlatego też przepraszam, to też nie tylko idzie kabina, ale po części moja, że nas tu nie była. Może bardziej moja nawet, no. Nie będzie, zresztą nie będziemy się spierać, czy ja większa. Tak, wiesz co, powiem Ci szczerze, podziwiam Cię. Kiedyś mi powiedziałeś, że napisanie książki to jest tak mniej więcej rok, tej pierwszej. No tak. No i tak przyjąłem taką zasadę, słuchaj, zacząłem coś tam pisać swojego i powiem Ci szczerze, że ten rok to tak będzie, no, żeby mi dekadę wystarczyło. Ale masz co robić, pewnie i praca i pisanie to jednak się ciężko łączy. Ciężko, bardzo ciężko. No, słuchaj, jak my zaczęliśmy o tych książkach, to może kilka słów o tych książkach. Wiesz co, powiem Ci szczerze tak, ja przeczytałem wszystkie Twoje książki. No to gratuluję, dziękuję, jestem To ja dziękuję, bo się miło czytało, naprawdę fajne książki. Każda zupełnie o czym innym, niektóre się tam łączą ze sobą i tak dalej, no gdzieś to się wszystko przeplata, wiąże i tak dalej. Natomiast jestem ciekaw, powiedz mi, pierwsza książka Twoja, co tak naprawdę było takim impulsem, mówisz sobie, kurde, siądę, napiszę książkę, cholera, co tam się wydarzyło? No czy wiesz, no ja odszedłem z armii. No. Byłem ze służb, jakich byłem, czyli w wojskowych służbach informacyjnych na początku służyłem, potem służyłem w służbie kontrwywiadu wojskowego. No i miałem tam jakieś swoje epizody dosyć długie na misjach. No i stwierdziłem, że no, w związku z tym, że służyłem w WSI, a opinia o WSI jest jaka jest, to chciałem zostawić po sobie jakiś ślad dla moich właśnie synów. Ja nie pisałem książki, żeby ją sprzedać, nie? Nie pisałem tej książki, żeby ją sprzedać. Ja pisałem sobie taki pamiętnik, który zamierzałem wydać własnym sumtem w niewielkim egzemplarzu. Masz tyle problemów? No za ten pamiętnik do dnia dzisiejszego mam tyle problemów. To trzeba było trzymać w sensie. Żartuję. Ale pamiętnik się sprawdził, książka się spodobała, jest do tej pory poczytna, że się tak wyrażę. No faktycznie mam parę przez ten książkę, ten kontakt o polskie służby w Afganistanie, jakieś problemy. Ale cieszę się, że ją napisałem. Bardzo się cieszę. Słuchaj, fajnie się to czyta, powiem Ci zupełnie szczerze. Fajnie się to czyta i nawet dla ludzi, bo wiesz, bo no, musisz wziąć pod uwagę, zresztą na pewno wiesz o tym, że jest wielu ludzi, którzy w wojsku nie byli. Z wojskiem styczności tak naprawdę nie mieli. Zgadza się. Więc nawet te osoby, które, tak jak powiedziałem, gdzieś tam styczności nie miały, są w stanie się dość szybko w ten temat wkręcić. Pomimo tego, że to wiesz, że to jest taka... Jakbym tego nie nazwał, to jest zamknięte środowisko. No zgadza się, zgadza. Wiesz, o co chodzi. To jest za murem, gdzieś tam i tak dalej. Ludzie w mundurach, nie wiadomo tak naprawdę. Jeżeli ktoś nigdy tam nie był, no to może nie czuć tego tematu. A tu się okazuje, że jak się za to zabierzesz, to całkiem fajnie, gładko to idzie. No dobra, a kolejna? Kolejna, no to zastanawiałem się długo, co napisać. No skoro, że jestem z wojska i ze służb specjalnych wojskowych, to kiedyś spotkałem się z takim dziennikarzem Łukasz Maziewski. No i on mi zaproponował jakiś wspólny projekt. On nie wiedział co, to ja tak pomyślałem, no w związku z tym, że za kontakt miałem problemy, to stwierdzimy, że napiszemy beletrystykę, jakieś takie, taką książkę. Nie, ale nie łami serca. Nie mów, że tam jest wszystko lipa, kurczę. Nie mogę powiedzieć, kto ma wiedzieć, ten wie, KMW TW.
A ile jest prawdy, to ja wiem. No, no i na razie to niech tak zostanie. Nie, nie, ja cię kiedyś o to pytałem i nie oszukasz mnie. Ja no, wiem doskonale, jak to tam. No i zostawmy to. W każdym razie, no jest jaka jest. Książka to był pierwszy tom. Mhm. Miało się na tym skończyć, ale zaraz za tym powstał drugi tom, weryfikacja po Half Life'ie. A zaraz za nim powstał trzeci tom, Zawieszeni, nie? Też bohater jest jeden. Cały w tych wszystkich trzech książkach. Stary, no ale to taka smutna chronologia, powiem ci, że najpierw mega życie, kurczę, High Life, później trochę weryfikacja, a na końcu... To nie jest koniec. Teraz powstaje czwarta i piąta część, bo właśnie dwie książki naraz. Mhm. Znaczy one wyjdą po kolei, nie? Ale to jeszcze nie jest koniec. Ten główny bohater jeszcze nie skończył. Jeszcze nie skończył. W międzyczasie poczyniłem między jedną a drugą książką taki poradnik survivalowy, mhm, ABC przetrwania w mieście. To nie jest poradnik dla komandosów. Tak. To jest dla ludzi, którzy nie mieli z przetrwaniem nic do czynienia. Ja mówię, że w mieście, no bo nie oszukujmy się, no na wsi łatwiej jest przetrwać. Przynajmniej takie ja mam wrażenie i doświadczenie. Nie, to chyba nie jest odosobnione. Wiesz, ale chyba... ja tutaj mówię o tym, co robić, jak się zachować i co wiedzieć trzeba, żeby jakoś przetrwać, gdy przyjdzie sytuacja braku prądu, gazu, wody, a nie daj Boże tego, co się dzieje na Ukrainie, bo też jest rozdział i to są dwie w sumie takie książeczki, bo pandemia też jest w zasadzie o takich sposobie przetrwania. Jest też rozdział o wojnie. Jak zadziałać w wojnie jako cywil, nie żołnierz. Bo wszyscy myślą, że ja spotkałem się z takim pojęciem, że jak coś się stanie Armagedon, to uciekamy do lasu. No i dobra, i co w tym lesie? Liście, z herbaty, no, liście. Jak ktoś tam z dużego miasta, to tam w lesie... I co, okaże się, że w tym lesie... No, tak, no ale w tym lesie będzie więcej ludzi niż tych zwierząt, które byśmy chcieli zjeść. No, to też prawda. I może być z tym problem. A, i jeśli chodzi o przyjście pomocy, no to nie oszukujmy się, ona będzie zacznie przychodzić to do miasta, a nie do jakiegoś lasu gdzieś tam w głębi, nikt od nas nie będzie wiedział. No i jeszcze jedna książka, którą napisałem też z oficerem WSIS KW. To jest takie rozliczenie nasze. Ona wyszła w styczniu tego roku, także też trochę pisałem. I to jest o tym, jak WSI rozwiązano w 2006 roku. To wspomnienia mojego kolegi. Tu są wypowiedzi też generała Dukaszewskiego, ostatniego szefa WSI, generała Skrzypczaka, prezydenta Komorowskiego i jeszcze dwóch innych generałów. Polecam, no spojrzenie no tych, dobra, którą... polecasz, ale którą konkretnie? Powiedz mi, jak wszystkie, ktoś... jak... Nie, no ja się domyślam. Wszystkie polecam. Jeżeli ktoś nie miał z tobą styczności, w sensie z twoją... Od czego bym zaczął? Tak. Jak ktoś lubi beletrystykę, to od High Life'u. Jak ktoś lubi dokument, to od Kontaktu. To w tej kolejności. No bo to jest High Life, weryfikacja, Zawieszeni, to jest beletrystyka i to jest kolejność raz, dwa, trzy. A Kontakt jest zamkniętą książką i WSI jest zamkniętą. A to są zwykłe poradniki, no takie przydatne do domu. One są specjalnie w takiej małej formie, żeby w razie czego go wrzucić do plecaka, nie? Żeby go zabrać gdzieś z sobą, jak coś się stanie i nie będziemy mogli zostać w domu. Bo różne są motywy działania, że się tak wyrażę. Dokładnie. A wszyscy są pewnie zdziwieni, że my rozmawiamy o książkach, o tym, co robiliśmy przez ostatnie 3-4 miesiące, gdzie tu za granicą mamy wojnę. Tak, będziemy rozmawiać z Dzikim o wojnie, ale przygotowujemy się do tego konkretnie, bo nie chcemy tak gadać jak wszyscy to, co tam się czyta w prasie. No my podejdziemy do tego bardziej merytorycznie, podzielimy sobie to na etapy, porozmawiamy o taktyce, porozmawiamy o broni, może kogoś nawet do tego zaprosimy. No chcemy podejść do tego konfliktu bardzo poważnie, dlatego nie robimy tak ad hoc. Taki jest plan. No, taki jest plan. Serdeczne dzięki. I tak będziemy działać.